Dzień dobry. Witam serdecznie moich wszystkich widzów w kolejnym podcaście. Nazywam się Jacek Szumigaj i dzisiejszy podcast będzie pod tytułem Jeśli chcesz mieć szczęśliwe życie, skup się na swoich celach. Pierwsza rzecz taka, w ogóle wiecie, ostatnio się zastanawiałem, myślę chyba trochę za dużo nagrywam, za często te podcasty. Czy to komuś jest potrzebne, ja wiem. Nikt nic nie pisze, nikt nic nie mówi. Jakiegoś takiego tak zwanego feedbacku, zwrotnej informacji w jakiś tam szczególny sposób nie otrzymuję. Ale dzisiaj spotkałem jedną osobę, która ogląda to. No i powiedziała mi parę takich rzeczy na temat tego podcastu, że stwierdziłem, na temat tego podcastu chociażby etykietki. Że stwierdziłem raz, że to ma sens, co ja robię, dwa, że to jest potrzebne. Jeżeli jednej osobie jest potrzebne, to na pewno 50 innym również. To się przyda w życiu, tak? To pomoże im wyznaczyć jakąś dla nich lepszą drogę. To jest raz. Dwa, zastanawiałem się mocno nad sensem nagrania wideo. Myślałem tak sobie w swoim, ja wiem, z mojego punktu widzenia, że no w zasadzie to chyba lepiej, jak to jest nagrywane. Gdzieś tam sobie ktoś jedzie w tramwaju, może słuchać, może się gdzieś tam przejść nad wodą czy do miasta i też sobie posłuchać, ale też ta osoba mi powiedziała, że bardzo duży wpływ na to, jak ona odbiera, ma w jaki sposób ja mówię. Jak całym sobą prezentuję to, co mówię. Tak, czyli wszystkie gesty, które dodatkowo dochodzą, wszystkie spojrzenia, moje jakieś tam grymasy, uśmiechy, że to jest fajne, że to, no, że to może być, że to powinno być. Także zdecydowałem się absolutnie na to, żeby te nagrania były nagraniami wideo. I powiem wam jeszcze jedną rzecz, że tak informacyjnie, jako taka know-how, taka wiedza, tak, że już się przyzwyczaiłem do swojego widoku na żywo w kamerze. No, powiecie, że to chyba normalne jest. No, nagrywa się, no i co? No, oglądasz siebie i no jest fajnie, tak? Czy tam wcześniej się słuchałeś? Nie, kochani. To nie jest tak. Wydaje mi się, że może jedna osoba na tysiąc, nie mówimy o ludziach ze szkoły aktorskiej, którzy są tam nagrywani i uczą ich, jak się zachować przed kamerą i w ogóle, tak? Spróbujcie się tylko nagrać i to odsłuchajcie. W ogóle wyłączycie po 5 sekundach, nie będziecie chcieli słuchać siebie. Człowiek słyszy siebie wewnętrznym uchem, tak? Od środka głowy słyszymy, nie z zewnątrz. To, co z zewnątrz przychodzi, to jest tylko dodatek. No i to jest dla nas szok, bo my siebie odbieramy całkowicie inaczej niż to, co rzeczywiście słychać. To jest raz. Dwa, to samo jest, jeżeli idzie o wygląd zewnętrzny, o nasze zachowania przed kamerą. To nie jest tak. Nie wiem, może są takie osoby, które mają spójność, tak? Tego, jak siebie postrzegają, do tego, jak go... do tego, jak go widzi kamera. Ale wydaje mi się, że większość tej spójności nie ma. To jest po prostu szok. My siebie widzimy wewnątrz, jak jesteśmy, że tak powiem, w tym naszym wewnętrznym wszechświecie, to widzimy siebie inaczej. I zdjęcie tego nie oddaje. Ktoś może powiedzieć, ty, ale mam zdjęcia, robią mi tam często, tak, i no ja fajnie, ja się sobie na tych zdjęciach podobam. Ja sobie też. W większości, też szczególnie z basenu, gdzieś tam popływanie robiłem. Taki fajny men, tutaj napakowany, tak. Super, hiper, dopóki nie zobaczyłem siebie na nagraniu, tym pierwszym. Już nie mówię w filmie, to jak obejrzałem swoje pierwsze wystąpienie przed kamerą, bodajże taki odcinek jest z serialu Policjanci i Policjantki, normalnie ja tego nie oglądam. Portret przodka, jak siebie zobaczyłem, to myślałem, że się popłaczę, autentycznie. Tak, bo ja siebie inaczej odbieram i nawet tutaj, w tej chwili to nagranie, to jest inaczej, oświetlenie, i cała reszta, tak, moja gestykulacja, mimika, ujęcia z jednego punktu tej kamery. Kamera nie jest ruchoma, ja też siedzę w jednym miejscu. To jest jednak całkowicie coś innego.
ale do tego na szczęście można się przyzwyczaić. To jest raz, a dwa, można się zaakceptować swój wygląd, tak? Jeżeli to zaakceptujecie, no to już dalej idzie, jest wszystko fajnie, już jest dalej pięknie. To tak w kwestii wyjaśnienia spraw technicznych. Kawiarenkę troszeczkę przekomponowałem, tak? Przyszła odwilż, za oknem był śnieg, teraz trochę później, śniegu nie ma, stopił się, pada deszcz, tak? Muzyka przyjemna w tle dalej była, dalej jest tak jak była, zegar sobie cyka, no przyjemnie czas odmierza, ten który mija, ten który w tej chwili, tak? No i można, uważam, zacząć, ja wiem jak to powiedzieć, wgryźć się w ten temat, może, no nie wiem, może nie wgryźć, ale zacząć go jakoś tak troszeczkę, spróbuję go zanalizować. Jeśli chcesz mieć szczęśliwe życie, skup się na swoich celach. Wiecie, w zasadzie, jak się tak dobrze zastanowię, czy my mamy tak od młodych lat, a jeszcze, no ja młode lata to przypadły na okres PRL-u, tak? Głębokiego można powiedzieć PRL-u, bo no moja młodość to są lata 60, 70. To było całkiem inaczej, to był inny świat. Inne reguły, inne wartości, spokojniej było, ten świat był spokojniejszy, tak? No nie chodzi mi o jakieś tam wojny, jakieś zamieszki, bo to było zawsze. Natomiast to, co było tu w Polsce, no we Wrocławiu, tak, mieszkam we Wrocławiu, więc to tempo życia, to, co się działo, to było no, całkiem inny świat. Jednocześnie zaznaczam, niektórzy usiłują to, że to był gorszy świat, niektórzy, że to był lepszy. Nie, kochani, to nie tak, to nie tak. To był po prostu inny świat. W innym tempie czas płynął. I wiem, co mówię. Czas płynął w innym tempie. W spokojniejszym. Wiecie, ja sobie tak ostatnio analizowałem i stwierdziłem, że gdyby moim świętej pamięci dziadkom, a nawet rodzicom, gdyby przyszło żyć w tak zwariowanym świecie, jak jest w tej chwili, to by chyba oszaleli po tygodniu. Tak? Nie będę mówił, jakie to szaleństwo, w jakich obszarach ludzi dotyka, bo o tym już mówiłem. No ale to z pracą też jest związane, z takim naszym codziennym życiem, z tym do tego, z tym jak ludzie do tego życia podchodzą i nawzajem podchodzą do siebie. Dlatego ja też nagrywam te podcasty, żeby jakąś taką staram się, ja wiem, no nie powiem taką drogę wyznaczyć wszystkim, tak, ale może tak, pokazać wam wszystkim, którzy tego słuchacie, którzy to oglądacie, że oprócz tego, co normalnie, co wam w tej chwili daje ten zwariowany świat, że macie inne możliwości, że macie inne drogi, że macie inne możliwości rozwoju, że macie inne możliwości planowania waszego życia i realizowania się w tym waszym życiu, takie, żeby to życie było dla was po prostu przyjemniejsze. No i spokojniejsze automatycznie też. I tutaj w tym momencie wybija się, ja uważam, wiecie co? To jest chyba pierwszy element naszego życia. Jeśli chcesz mieć szczęśliwe życie, skup się na swoich celach. Dlaczego ja tam cofnąłem się do tego PRL-u? Te cele były, no znowu się predatora zmieniam i znikam, no nic. Te cele były takie, ja nie nazwałbym ich doraźnymi, ale przede wszystkim cele mają to do siebie, że fajnie by było jakby je zaplanować, tak? Żeby określić się, co bym chciał osiągnąć. Nie było takich, nie było takiego pozytywnego podejścia do życia. Jeżeli ktoś był taki z natury, to chwała mu za to. Jeżeli był w stanie motywować innych, to jeszcze większa chwała mu za to. Natomiast taki pozytywny model życia nie był promowany. Tak, ludzie... Ja wiem, z natury, z nawyków są... Może troszeczkę przesłonę, bo
oczywiście za bardzo tam rugam po tej lewej stronie. Ludzie z natury, z nawyków są, nie są pozytywni w życiu. Tak? Raczej zakładają takie właśnie, że coś tam się nie uda, że ja w życiu jak to w życiu. Czasem słońce, czasem deszcz. Taki chyba film był hinduskiej produkcji. I że po prostu to coś tak, wiecie, to jest coś takiego, jakby wsiąść do łódki, no ja już to mówiłem, wsiąść do łódki i sobie bez mapy, bez kompasu, no i czekamy, co nam przyniesie aura, co nam przyniesie pogoda. Czy to będzie, czy to będą dobre rzeczy, czy to będą niedobre rzeczy. No w praktyce to pierwszy lepszy szkwał, nawet na jeziorze, tą łódkę naszą zatopi razem z nami. Tak? Albo będzie, nie wiem, już nie mówię, broń Boże, na morzu się znaleźć, a już nie mówię na oceanie, tak? W czasie jakiegoś sztormu. No to tragedia. To nie przetrzymamy długo. Dlatego, że nie mamy mapy, nie mamy kompasu. Nikt nam tego nie dał, to po pierwsze. Ja taką przenośnę stosuję, taką odnoszę się do naszego życia. Nikt nam nie dał mapy, nikt nam nie dał kompasu, nikt nam nie mówił, że my możemy, że powinniśmy i że możemy sobie wyznaczyć kurs w jakieś miejsce, gdzie jest przyjemnie. A Morza Południowe. Tak, gdzie jest ciepło, gdzie ta woda jest jak kryształ, tak, że wszystko na dnie, tam nie wiem, 30 metrów w dół widać, że tam jest pięknie, bajkowo i kolorowo, że piasek na plaży jest biały, tak, a nie jakiś tam brudno-szary, jak z jakimiś śmieciami pływającymi, że szumią palmy i jest ciepło i jest fajnie i że my tam, i to, że wy tam w ogóle możecie dopłynąć, że wy możecie się znaleźć w takim przyjemnym miejscu. Ja już o tym żeglowaniu raz wspominałem, ale uważam, że to, nie pamiętam, to chyba było w którymś, jednym z audio ostatnich podcastów, ale ja uważam, że to nie będzie jakimś takim zdublowaniem za dużym, tak? Taką, to się w informatyce redundancja nazywa, tak? Nadmiarowość danych, które nie są do niczego potrzebne. Że tu akurat to raczej dobrze, jeżeli ja o tym wspomnę któryś raz z rzędu, niż bym w ogóle o tym nie miał nie mówić. Bo my sobie w życiu powinniśmy skupiać się na swoich celach. Tak? My te cele powinniśmy sobie spisywać. A już o tym mówiłem nie raz i nie dwa. Własnoręcznie spisywać na kartce. Tak? I wiecie, kochani, jeszcze jedna rzecz, o której ja słyszałem już 500 tysięcy razy, ale wiecie, to jest tak, że my się praktycznie staramy znaleźć w strefie komfortu, że zadowalamy się w danym momencie, staramy się zadowolić tym, co mamy, tak, płyniemy sobie, porównując taką paralelę do pływania tą łódką, tak, jakimś jachtem, nieważne, płyniemy sobie spokojnie, tam specjalnie na jakieś rafy, na wiatry nie trafiamy, tak? Mamy komfort. I ktoś powie tak, ty, po co ja mam sobie ustalać cele, jak ja płynę sobie, jakoś tam fajnie w miarę jest, tak? Burzy, sztormów za dużych nie ma, czasem się zdarza, ale to normalne w życiu. Natomiast, no dlaczego ja mam tak robić, tak? A ja wam powiem, bo to jest strefa komfortu. Bo to jest strefa komfortu, że przewidujemy mniej więcej, co się, jeżeli będziemy robić to, co robimy, że to możemy tak robić, że więcej nic nie musimy, że więcej nic nie musicie robić. Powiecie, nie, Jacek, ty wiesz co, ty jesteś szaleniec, I'm happy, crazy, tak, od rana tutaj dwa reaktory się włączyły, pływasz jak dziki i tego, życiem się cieszysz, rano wstajesz, mówisz, dziękuję Bogu za to, że jestem. No ale tak nie muszę. Ale ja wam powiem, że żeby zrealizować, chociażby żeby skupić się na swoich celach i te cele swoje wypisać własnoręcznie na papierze, możecie to schować do szafy, ostatni na dno, do szuflady, na ostatnią półkę na samym dnie. Ale zapiszcie to,
ile tych celów? 10 wystarczy. Zajrzyjcie tam za pół roku. Ja nie mówię za tydzień. Tak, możecie co dzień zaglądać. Też jest dobry patent. Zaglądać i przepisywać od nowa. Te, które się zrealizowały, odkreślamy, ptaszkiem zaznaczamy, jakimś tam na zielono, jakimś tam markerem fajnym, kolorowym, że to się zrealizowało. I w tym momencie, jeżeli jeden cel nam się z tej listy realizuje, to dopisujemy kolejny. I że powinniśmy to ręcznie wziąć i przepisać. Tak, kiedyś pani kazała tam, ktoś na psociu w szkole, kazała mu napisać 200 razy nie będę ściągał na lekcji, albo odrobię zadanie domowe. Tak? Czy miało to jakiś... Czy efekt wywierał wpływ na takiego młodego człowieka? Czasami tak. Tak, jak rzeczywiście musiał napisać, bo jak nie, to mu lufę rąbnęła tam i na okres tam dostał z jakiegoś tam, powiedzmy, z języka polskiego banie, tak? Bo no, był krnąbrny i nie napisał. No ale to działa, tak? Jeżeli my się... Popatrzcie, w samym tym tytule, w samym tym temacie. Jeśli ty chcesz mieć szczęśliwe życie, to skup się na swoich celach. Na twoich celach, nie na innych. Ktoś mi powiedzieć, po co ja mam pisać? Nie, i tam życie takie, jak jest, to mi wystarcza. No a czy tak uważasz, tak wszystko do końca jest w tym życiu, jakbyś chciał? Czy może troszeczkę więcej byś chciał uzyskać od życia? Troszeczkę dalej zajść, troszeczkę wyżej skoczyć, mieć trochę większe nawet marzenia niż ma cała reszta. Przecież ci ludzie, którzy coś realizują w swoim życiu, to są przede wszystkim, ja wiem, marzyciele. Ja pamiętam kiedyś na jednym ze spotkań rodzinnych, jak jeden mój wujek, o moim tatusiu świętej pamięci, nie powiem, który wujek, tak? Ten wujek zresztą już nie żyje dawno. Nie żyje? Tak, nie żyje dawno. No i powiedział o moim tatusiu, a jakoś tak, ja wiem. Ale to jego brat był, tak? To jego brat, nie jakiś tam szwagier czy ktoś, to jego brat był. A powiedział, a bo Jasiu to był taki marzyciel. No ja wtedy sobie pomyślałem, dzięki Bogu, że on był takim marzycielem i dzięki Bogu, że ja go mogłem obserwować i ten jego sposób myślenia i te marzenia, że mogły zaistnieć w moim życiu. Takie większe niż to, co realizowali inni. Tak? Że mogłem mieć za wzorzec kogoś, no dopóki oczywiście jeszcze żył, tak? Bo bardzo dosyć młodo, mój tatuś. A że mogłem właśnie obserwować go, że mogłem patrzeć, jak on te swoje marzenia realizuje, tak? Że zakładał sobie jakieś cele i powiem wam, jak sobie przypomnę, to był chyba jedną, jak nie jedyną osobą, którą widziałem, jak spisuje swoje cele na kartce. Jakieś punkty porobił. Takie codzienne, ja nie mówię tam jakiś super wielki jacht pełnomorski, coś tam, tak, i dom na Majorce czy gdzieś tam. Nie, ale takie codzienne cele i on je realizował i odkreślał. To były jakieś, część to były jakieś związane z różnymi biznesami, jakie prowadził, tak, bo wtedy już, że tak powiem, porzucił karierę dyrektora takiego dosyć dużego zakładu przetwórstwa mięsnego. Był tam dyrektorem naczelnym, głównym dyrektorem, ale to porzucił i jakimiś tam biznesami się zajął, tak? Za PRL-u jeszcze. Nie będę mówił jakimi, bo to nie jest istotne, to nieważne. Parę przedsięwzięć, parę takich biznesów prowadził, tak? No i nam się żyło wtedy bardzo fajnie, bardzo, że tak powiem, ja wiem, jakby to powiedzieć, komfortowo. Ale to były jego cele. Czy był szczęśliwy? Wydaje mi się, że tak. Ja wydaje mi się, że był bardzo szczęśliwy. Że mógł zapewnić bardzo godne życie swoim dzieciom, swojej rodzinie, swojej żonie. Tak, w plany miał bardzo bogate i no niestety nie zdążył ich zrealizować. Bo pewne rzeczy, ja wiem, są nieprzewidywalne.
ale to pobijam. To w tą stronę nie będziemy iść. Natomiast właśnie o nas samych. Jeśli my chcemy mieć szczęśliwe życie, no to popatrzcie. Wszyscy jak jeden mąż mówią, miej cele, realizuj je. No ktoś może powiedzieć, no tak, ja mam cel, żeby coś tam, żeby zarobić dużo pieniędzy. Ale no nie za bardzo mi to wychodzi z takim celem. Ja sobie taki cel założyłem, ale no i co ja mam dalej robić? No po pierwsze, to sobie zapisz. W trybie, ja już o tym mówiłem, ale to mówię, wspomnę jeszcze raz. W trybie dokonanym. Data taka i taka, z przyszłości. Nie za daleka. Po co masz czekać, Bóg wie ile, 50 lat na coś. Za rok, dwa, pięć najdalej. Jestem tu i tu. Mam to i to. Jestem tym i tym. Tak? Na jakimś stanowisku, na jakiejś pozycji społecznej, tak? Jestem kimś tam. Mam na koncie w banku ileś tam pieniędzy. Pierwsza sprawa. Ograniczenia co do tego, co do waszych celów, które wy chcecie zrealizować, żeby mieć to szczęśliwe życie. Ale to jest tylko jedno ograniczenie. Wiecie, to te wszechświaty zewnętrzne, ludzie z zewnątrz nie mają na was żadnego wpływu. Tak? Ktoś powie, jak nie ma wpływu. Ja mu powiedziałem, że coś tam chce mieć, no nie wiem, 10 milionów na koncie. Ja tu mam na kartce 86 milionów. Dlaczego? Najpierw napisałem 6, a później dopisałem 8 z przodu. Dlaczego tak? A cholera wie, nie wiem. Pojęcia nie mam. Nagle gdzieś coś, podświadomość, jakiś błysk, pach, strzał, myślę, 8 dopiszę, będzie fajniej. 6 to trochę cienko, tak? 86. Nie wiem, dlaczego tak napisałem. Tak? No gdybym ja to pokazał większości osób, niektóre się mnie osoby pytały, co to jest. A, bo drugą taką kartkę mam w pracy. Tyle będę miał. Jak będziesz miał? Na koncie. A skąd? A nie, jedna cholera wie, nie mam pojęcia. No to dlaczego tak napisałeś? Nie wiem. Podświadomość mi powiedziała, żebym napisał. To napisałem, a ja jej wierzę. Bezgranicznie jej ufam. No i co może być? No może być tak, że ktoś powie, wiesz co, fantasto, ty 86 milionów to będziesz miał chyba do zapłacenia za coś tam. Tak, to będziesz winny komuś, a nie będziesz miał. Nie słuchamy nikogo. Odcinamy się od tego świata zewnętrznego. O ile ktoś nam nie przytwierdzi, kurde, ale wiesz co ty, co byście sobie tam na tej kartce nie napisali? To jeżeli ktoś to zobaczy i mówi, kurczę, tak chcesz mieć? No tak chcę mieć, to jest moje marzenie. Powie, kurde, trzymam za ciebie kciuki, człowieku, żeby tobie się udało. Jesteś fantastycznym facetem czy facetką. Ja wierzę w to mocno, że tobie się uda. Takiego człowieka możemy słuchać. Tak. Jeżeli będzie stał za nami murem. To, co mówiłem. Taki fundament, taka nasza opoka. Wiara bezgraniczna w to, że my to możemy zrobić. Tak. Natomiast taki, co powie, weź, co ty chory jesteś? Weź to zdejmij tam ci. Ten ci z tego, z tych podcastów na jakiś pierdół na opowiadał i ty to jeszcze co gorsza zacząłeś wierzyć. No to spytajcie jego, a jakie masz marzenia, a co byś chciał mieć w życiu? Co by mogło spowodować, żebyś był szczęśliwy w życiu? Jaki cel byś musiał osiągnąć, żeby być szczęśliwym w życiu? Wiecie, wydaje mi się, że w 99 przypadkach na 100 ten człowiek wam powie, ja nie mam żadnych celów w życiu, po co tam tu? Piwa się napić w sobotę tam do jakiegoś kielicha z kolegą, ze szwagrem, tak? Jakiegoś grilla, coś tam, tak? Na ryby się wybrać, o to jest taki mój cel. No to czy takiego człowieka możemy mieć za dwór? Marniutko to widzę, naprawdę, wiecie, tak, obserwuję. Obserwowałem przez lata różne osoby, to nie, no niestety, no nie możecie brać, tu akurat wam to powiem, bo tak mówiłem, róbcie co chcecie, tak? Nie musicie tego robić, ale wam powiem, że w tym przypadku to absolutnie nie możecie brać sobie takiego człowieka za wzór. Bo jeżeli ktoś idzie i nie wie, gdzie idzie i doszedł w jakieś bardzo liche miejsce, to nie możecie iść jego śladem.
nie dojdziecie dalej, gdzie, niż zaszedł on. Popatrzcie na kogoś, kto zaszedł wiele dalej i wiele wyżej, kto coś osiągnął w swoim życiu, kto zrealizował swoje cele i marzenia ze swojego życia, które sobie sam wyznaczył. Nie patrzył, aż ktoś inny mu wyznaczy. Często, gęsto się będzie zdarzać, że ktoś inny będzie wam wyznaczał cele. No, w pracy, czy tam jakieś, no nie wiem, w życiu osobistym, tak. No, ja to chcę, żebyś to... Chcielibyśmy, żebyś został tym, a tym. No, czy ktoś mi tak usiłował w życiu wyznaczać cele? No, zdarzyło się parę osób, że było. Tak, parę osób posłuchałem. Widziałem, że chcą dla mnie dobrze? Parę osób... Oj, przepraszam. Parę osób nie posłuchałem. Bardziej to było działanie podświadome niż takie, że tak świadomie jakoś rozważyłem wszystkie za i przeciw i zdecydowałem. To tutaj podświadomość robotę za mnie wykonała fantastyczną i po prostu i w ogóle tych ludzi mi zabrała z mojej drogi życia. Tak to się dzieje. Dlatego mówię zawsze cały czas o tym prawie przyciągania, bo to prawo przyciągania się zamienia czasami w prawo odpychania. Usuwa nam, jak taki, wiecie, jedzie taki pociąg do odśnieżania. Powiedzmy, że on nie ma z przodu takiego wiatraka wielkiego, turbiny takiej, co ten śnieg wywala na bok, tylko ma taki pług wielki. Ja widziałem takie pociągi. On się rozpędza do dosyć dużej prędkości, nie za dużej, żeby szyn nie wyskoczył. I jedzie przed siebie i ten śnieg cały tam, jak zimą zasypie, tak, to bierze i rozgarnia. No i były osoby, które właśnie tak, ja wiem, albo chciały, żebym ich cele realizował. No, takiego sobie przypominam człowieka, który, że tak powiem, sobie coś tam wymyślił, jakiś biznes i który myślał, że po prostu mnie będzie miał jako cichego wspólnika i no, że ja mu pomogę ten biznes zrealizować. No i co bym z tego miał? Nic bym z tego nie miał. No, w pewnym momencie powiedziałem sobie stop, nie, żadne takie. Podświadomość mi powiedziała, nie idź na to spotkanie, ja nie poszedłem. On miał do mnie później wielkie pretensje i wielki żal. No, w ogóle chodziło, że miał w garniturze, przyszedł coś, a na luzie przyszedł ubrany i on w ogóle taki był skonfundowany, zaskoczony. A tu mieliśmy się tego, tu spotkać z poważnymi ludźmi. No ja nic nie powiedziałem, ale sobie pomyślałem, a co ja bym z tego miał? No nic bym z tego nie miał, tak? Ja miałem być jako taki cichy wspólnik, tak? Ja się miałem znać na różnych rzeczach, od strony informatycznej, powiedzmy w tej dziedzinie to... No nieskromnie powiem, że bardzo dobrze się wyznawałem, co to tam ma być zrobione, tak, w tym przedsięwzięciu od strony informatycznej, tylko żebym z tego nic nie miał. Jak ja wprost zaproponowałem, że tak będę sygnował swoją osobą, tak, tylko żebym na oficjalnie był jako wspólnik, a nie cichy wspólnik, to nie, to na razie nie, to później, tak, później. No to już takie później przerabiałem 200 tysięcy razy, więc powiedziałem, dziękuję, nie skorzystam, ja idę swoją drogą. Nie muszę tego robić wcale, tak? Czy to mi się opłaciło? No pewnie, że tak, ale jestem, gdzie jestem. Robię to, co robię, kocham to, co robię, tak? A czy to moje życie może być bardziej szczęśliwe? No pewnie, że tak, no jasne. A... I wracamy do wątku tego z tym komfortem w życiu, tak? Nieraz nie jesteśmy gotowi, coś nas powstrzymuje przed spisaniem tych swoich celów na papierze, własnoręcznie. Dlaczego? Dlatego, że znajdujemy się w strefie komfortu. Jeżeli wyjdziecie z tej strefy komfortu, to ja gwarantuję, że siądziecie i napiszecie 10 celów. Wiecie, kochani, to nie jest tak, że to musicie myśleć 2 godziny, co najbardziej bym chciał. Nieważne. Wiecie, kochani, to mogą być pierdoły. Dosłownie. Na początek. To może być coś takiego, co wy uważacie za pierdołę. No, ja wiem, co... No, chciałbym mieć taki jakiś przykład, żeby... No, ja to akurat mam, tak, ale... No chciałbym mieć takie słuchawki sobie kupić, Bluetooth do ucha wtykane, a jakiejś lepszej marki, tak? Czy jakiś, no nie wiem, chciałbym się nauczyć pływać, chciałbym się nauczyć rysować, tak? I to tak piszemy, że jest tam, nie wiem, 22 maja roku 2000,
mamy 22, no to przypuśćmy 2025. Pięknie rysuje i maluje. To mogą być, no, praktycznie te cele ograniczone są tylko waszym umysłem, niczym więcej. Niczym więcej. Powiecie, nie no, jak nie, tylko umysłem, jak do tego, żebym coś tam miał, jakieś przedsięwzięcie, jakieś przedsiębiorstwo, coś, gruby biznes, to potrzebne są pieniądze. Nie. Absolutnie nie. Jeżeli w to uwierzycie, jeżeli spiszecie te cele, to w tym momencie, jakby się to fantastycznie nie wydawało, tak, jeżeli wy wierzycie bardzo mocno, w głębi, jak tak powiem, bardzo poetycko, w głębi swojego serca, w głębi swojego umysłu, że to jest możliwe i że chcecie to zrealizować, to w tym momencie ta siła wyższa, wszechświat, stwórca, dżin, anioł stróż, nazwijcie go jak chcecie, wierzcie mi, że naprawdę chyli się w głębokim ukłonie i mówi do was: twoje życzenie jest moim rozkazem. Ja już to dla ciebie robię. Jeżeli wy w to uwierzycie, jeżeli wy sobie spiszecie cele, to w tym momencie cały wszechświat rusza z pomocą. No oczywiście zasada Pareto nam powie, że ileś osób z tych, które będą oglądały, nie wiem, może nikt. Ale zwykle tak jest, że nie, tam ty bajendy jakieś tam. Realne jest tu i teraz, tu na miejscu, nie, jakiś tam wszechświat, co za pierdoły. No tylko ja znam parę osób, które tak robiły i są dzisiaj w takim miejscu, w którym ja bym chciał być. No więc stwierdziłem, że raczej warto powielić to, co one robiły. Nie powielać tych wszystkich doradców, tak, życzliwych, a tak naprawdę bardzo nieżyczliwych, którzy wam będą doradzali wszystko, żeby wam nie wyszło. Albo spróbują wam świat ułożyć według swojego widzimisię. Że one określą, co możecie, a co nie możecie zrobić. No, ja nie powiem od razu, żeby ich lżyć, tak? Od ostatnich. Ale jeżeli chcecie mieć szczęśliwe życie, to nie możecie się słuchać takich doradców, którzy będą wam wyznaczali takie ramy, wyznaczą, ułożą wam tory, gdzie wy możecie pojechać, a gdzie nie możecie. Że to jest dla was dobre, a tamto jest dla was niedobre. A kto tak powiedział? No on tak powiedział. No i co z tego, że tak powiedział? Wiesz, to dla ciebie ja bym widział to i to, tak? Tak jak ja ostatnio słyszałem od kolegów, jakichś tam dwóch. A to ty powinieneś robić to i to. Pierwsza sprawa, pytanie, czy to jest dla mnie fajne, czy ja tak bym chciał? Czy to rzeczywiście jest dla mnie fajne? To jest raz. Dwa, zawsze możemy sobie zadać inne pytanie. No bo dlaczego tak robisz? No bo ten powiedział, że ja nic innego nie mogę robić. A jak da ci sznurek, powie, żebyś się powiesił, to co, pójdziesz drzewa szukać? No weź się zastanów. To jest twoje życie. Ty i tylko ty masz prawo decydować o tym, co się w tym twoim życiu będzie działo. Na jakich celach powinieneś się skupić, żebyś miał szczęśliwe to życie? No bo dla jednego szczęściem będzie posiadanie, nie wiem, wielkiej firmy, a dla drugiego małego, uroczego domku gdzieś tam, tak? Nad jeziorem, czy w górach, czy tak? I tyle tylko, żeby mu starczyło na, nie wiem, na świeże bułki rano, tak? Które sobie będzie wypiekał sam ewentualnie i będzie szczęśliwy do końca życia. To dla każdego szczęście będzie oznaczało co innego. Szczęśliwe życie to nie jest wspólny mianownik, że coś tam, to będzie szczęśliwe życie. Jak będę bogaty, jak będę, nie wiem co, ja będę miał włosy, tak? Powinniśmy się skupiać na swoich celach. Wiecie co, kochani? Powinniśmy się uczyć, bo mnie się to też tyczy. Żebyśmy wiedzieli, jakie cele pragniemy osiągnąć. Żebyśmy się uczyli planować, zapisywać swoje cele, nie oglądając się absolutnie na innych. Tak? Takich, jak mówię, doradcach, którzy no, jedno co wam mogą poradzić, tylko to, co zrobić, żebyście nie osiągnęli swojego celu.
bardzo szybko, ja uważam, wiecie, można wyłowić takie osoby, które... Ja wiem, jakby to określić. No, wystarczy sobie zadać parę pytań. Tak, żeby określić, czy ten człowiek chce dla mnie dobrze, czy ten człowiek chce dla mnie niedobrze. Na pewno nie to, że wy coś mówicie, że chcielibyście osiągnąć, a ten człowiek mówi, nie, to nie dla ciebie, tam wiesz, tam jest jakieś inne rzeczy, to za trudne jest dla ciebie, to tego nie da rady zrobić. Kto tak powiedział, bo co, bo ty tak mówisz, to ja tak mam w to wierzyć? Bzdura. Może dla ciebie to jest za trudne, dla mnie w życiu. A, wiecie, to jest tak jak... Ja tu cały czas mi przychodzi na myśl to moje pływanie. Czy mi ktoś kiedyś mówił, że ja nie dam rady tyle przepłynąć, co przepływam w tej chwili? Nie wiem. Może dlatego, że to już zacząłem pływać w takim czasie, jak tych doradców sobie odsunąłem od siebie z daleka. Zerwałem wszystkie kontakty z osobami, które mówiły, ty nie dasz, ty nie dasz rady, ty nie potrafisz, ty nie możesz, ty nie powinieneś. No mi się to ostatnio ktoś na basenie zapytał, a ja mu powiedziałem, jaki tam dystans wale. Tak, bo nieraz przepytuję ludzi, a ile kolego pływasz, tak, czy ile pan pływa, no a ile ma pan lat, tak, a czy długo pan pływa. No a ktoś się mnie spytał, jak ja mu powiedziałem, ile pływa, no tam też nieźle, niezły kozak. On mówi, rany boskie, co się pan do jakiejś olimpiady szykuje, takie dystanse, no ile ma pan lat, ja mówię, no 60 skończyłem, człowieku, to w ogóle jakieś, nie wiem, do księgi Guinnessa weź się zapisz. Ale tak to chyba, wiecie co, nie było nikogo, żebym powiedział, że ja czegoś nie dam rady, że coś tam nie przepłynę, że tak, że wymięknę, że coś tam... Ja wierzę, że mogę i mogę. Ja realizuję to, jakieś tam cele mam ustalone, określone w tej dziedzinie. A już na pewno nie słucham się tych, którzy nie potrafią pływać. O, tak mi to, wiecie, skwitował. Wszystko razem do kupy. Nie pytam się tych, którzy nie pływają i nie pytam się też tych, przestałem się pytać na tym basenie, jak jestem. Ty tam widziałeś, kolego, jak ja pływam, nie? Nie, do dupy pływasz tam, te nogi, w ogóle coś tam. A ja widzę, on pływa jak siekiera. Tak? Połowę tego dystansu nie przepływa. Ta w płetwach wielka sztuka. No, on tak pływa, że no nie wiem, tylko tyle, że się na wodzie utrzymuje. Przestałem pytać tych, co nie umieją pływać. A przestałem w ogóle kogokolwiek pytać. Jak pływam? Jak pływam? Fajnie pływam. Pytam sam siebie, jak ci się pływało? Fajnie, no to fajnie. Dobrze? Bardzo dobrze. Tu ręka, wszystko pracuje, głowa, oddech, nogi, tak? A że komuś się to nie spodoba, powiem bardzo brzydko, a pies go ganiał. Niech mu się nie podoba. To ja i tylko ja decyduję o tym, czy mi się to podoba, czy mi się to nie podoba, ile pływam, jak często pływam. No jest od innych niezależne. Odciąłem się. I wiecie, tak samo jak byłem wczoraj na tym spacerze, taki dosyć długi spacer zrobiłem na, nie wiem, z 4 km, tak jak mówiłem. Ja chciałem pójść na łono natury, tam gdzieś wzdłuż fosy, na rzekę się przejść, na ludzi jak mrówków. I w pewnym momencie założyłem słuchawki i się odciąłem od tego zewnętrznego świata, można powiedzieć, co sobie tam słuchałem. I wiecie, i zacząłem sobie rozważać, czy jak to na mnie wpływa. Praktycznie jak odciąłem zewnętrzny świat, zewnętrzne bodźce i tego, co słucham, co ludzie mówią między sobą, no bo nie do mnie, tak, no, jest opcja, jestem, to tam nikt się do mnie nawet ani nie spojrzał, ani nic nie mówił. Ale że w tym momencie, jak przestałem patrzeć na innych, to moje widzenie wewnątrz, na siebie, też inaczej zaczęło wyglądać, nabrało innego znaczenia. To jest najfajniejsza sprawa, wiecie, kochani, ja tak sobie pomyślałem właśnie, że niby odjeżdżam od tego tematu, ale na tym skupieniu się na swoich celach, ale uważam, że to jest ściśle ze sobą skorelowane, że to jest połączone, tak? Te kółka w budziku, o którym zawsze mówię. Wiecie, jak mam problem taki właśnie, czy te cele to są dla mnie dobre, czy to, co chcę osiągnąć, czy to jest fajne dla mnie, czy ja będę szczęśliwy, to staram się
swój umysł odciąć taką, ja wiem jak to nazwać, żelazną kurtyną od świata zewnętrznego. Przestaję porównywać mojego życia z życiem innych ludzi. Zaczyna się liczyć tylko to, co ja bym chciał. Oczywiście nie w takim sensie, że chcę tam po trupach dojść do celu, tak, i skrzywdzić ileś osób, żebym ja do celu doszedł. Nie, nie, to nie o to chodzi. Tylko sam siebie zapytuję, czy to będzie dla mnie fajne, czy ja będę szczęśliwy. Czy jeżeli ten cel osiągnę, to czy to będzie dobre? Dla mnie, czy to będzie fajne? Nie, oczywiście z zastrzeżeniem, nie krzywdząc po drodze innych, bo to jest, po pierwsze, dla mnie to jest głupota. No takiego człowieka, tak już nieraz powiedziałem, taki człowiek, który coś realizuje i krzywdzi innych, to jego by należało leczyć. Czy w zakładzie zamkniętym? No jasne. No jeżeli krzywdę sprawia innym ludziom, czy fizyczną, czy psychiczną, w jakikolwiek sposób, to jak najbardziej. Należałoby go odizolować. No a powiedzieli, no tak, to w tym momencie należałoby odizolować 95% społeczeństwa. No może tak, nie wiem. Tak? Ale po prostu się odcinam. Dlaczego? Skup się na swoich celach. Na twoich celach się skup. Nie na celach innych ludzi. Owszem, w kontaktach z innymi ludźmi możesz, tak? I powinieneś spytać się, czego oni by pragnęli w życiu, czego, co by chcieli osiągnąć. Ale w tym przypadku powiedzmy, że jesteśmy takimi pozytywnymi egoistami, tak? Że chcemy dobrze dla siebie, ale przy okazji nie robiąc nic złego innym, a też często gęsto, jak będziemy te pozytywne cele dla siebie realizować, tak, no to będzie, że tak powiem, przy okazji dla paru innych osób też zrealizujemy, tak? No bo jeżeli będziecie coś robili dla siebie fajnego, że nie wiem, chcecie zbudować dom czy coś tam innego, tak? A będzie uczestniczyła w tym wasza rodzina, no to ona na pewno na tym zyska, tak? Wasze tam, nie wiem, dzieci, małżonkowie, czy tam partnerzy, tak, życiowi, czy jakieś tam bliższa, czy dalsza rodzina, no to oni tak samo na tym zyskają. Ale tu w tym przypadku to akurat właśnie tak bym powiedział, że skupcie się na swoich celach. Czy co dzień? Wiecie co, kochani, ja tak pomyślałem sobie, raz w tygodniu, w sobotę wieczorem, usiąść. Jak taki zeszyt duży, tak? Ja taki zeszyt sobie przygotuję. Nie twierdzę, że dzisiaj to zrobię, bo to było, wiecie, dzisiaj siadam i piszę. Nie! Nie. Do soboty na pewno zdążę. Tak? No, dzisiaj jest raptem poniedziałek. Nie wiem, może to szybciej zrobię. Zobaczymy. A raz w tygodniu siądę i sobie napiszę. Na spokojnie, na luzie. Wiecie, kochani, to nie może być robione w stresie i w nerwach, pod przymusem. Nigdy w życiu. Nie róbcie nic dla siebie pod przymusem. Pod takim wewnętrznym przekonaniem, że wy to musicie zrobić. Nie w tym przypadku. Nie, nie, kochani. To tak nie działa. Nie zadziała. To ma wypłynąć z waszego wnętrza, to ma wypłynąć z waszego umysłu, to ma wypłynąć z waszego serca. Te wasze cele i marzenia, nie wiadomo jak ambitne, ale wy to musicie poczuć całym sobą. To nie może być tak, że wy sami siebie zmuszacie. Bo wiecie, to jest coś takiego, jakbyście zmuszali swoją podświadomość, zmuszali do tego, żeby coś dla was zrobiła. Efekt będzie odwrotny od zamierzonego. Pewne jak 2 razy 2, 4. To nie zadziała, to tak nie działa. Ja też myślałem, że to tak działa. Ja zmuszę swoją podświadomość, żeby ona dla mnie jakieś cuda robiła na kiju. Ale to nie działa. Skąd wiem? No bo wszyscy, jak jeden mąż, w takich książkach grubych, widać książkę, nieważne, pana zakryjemy, żeby nie było widać. Książka gruba, jak cegłówka. No to oni... Wszyscy ci autorzy w takich grubych książkach piszą, a broń cię Panie Boże, żebyś podświadomość swoją do czegoś zmuszał. Nie będzie realizować. Poproś ją, tak. Poproś ją, żeby ci dała inspirację, żeby ci dała pomysł. Ona zawsze wie, co robić i zawsze ci powie, co masz zrobić.
ale jak ją poprosisz, a nie jak ją będziesz zmuszał. Bo jak ją będziesz zmuszał, to nie będzie robiła nic, albo zadziała to odwrotnie. No tak samo, jeżeli nie będziecie czuć, że w coś wierzycie, że możecie osiągnąć. Tak, żeby powiedzieć, a ja bym chciał być bogaty, a w 2 minuty po tym, nie, tam bogaci to kradną, złodzieje, złodzie albo bandyta. Kto to jest bogaty? No skąd bym takim Mercedesem tam jechał na ulicy, że ło, się wszyscy obracali. Złodzie albo bandyta. Normalnego człowieka stać na takie coś? Jak tak popatrzeć w salonie, to ten Mercedes to jest, są 50-letnie czy tam 30-letnie zarobki? To jakby nic nie jadł i nie pił i mieszkał, nie wiem, gdzieś pod mostem. No to nie, no to skąd on ma? No ukradł. No bzdura. To już co kiedyś raz powiedziałem. A można się spytać takiego człowieka, co mówi, że tam pieniądze są złe. Że ludzie, co mają pieniądze, którzy mają dużo pieniędzy, są źli. A znasz chociaż jednego takiego człowieka? No tak, wiesz co on robił, że doszedł do takich pieniędzy? Jak wygląda jego codzienne życie? Czy jego lubią, czy nawet wszyscy za nim plują? No nie mogą być wszyscy źli. Nie da rady. Tak? Tylko, że najwięcej mówi się o tych niedobrych. O tych dobrych się nie mówi. No ale to jest, wiecie, dywagacje na następny podcast. Zresztą już było o tym parę razy, także wracając do naszego tematu. Jeśli chcesz mieć szczęśliwe życie, skup się na swoich celach. Skup się, wiecie, tu ja bym bardziej to tak przerobił, może troszeczkę skup się na swoich marzeniach. Tak? Skup się na swoich marzeniach i wyłącz ograniczenia. No przecież to jest wasze. Jak ktoś by otworzył i się zaczął śmiać, powiedzmy, że ktoś tam się dorwał do tych waszych notatek, no, i się wyśmiewa, tak? A tam takie coś, ty daj spokój, poszedł do budy, ty tam w życiu na rower nie zarobisz, a co dopiero na jakiś tam, nie wiem, super motocykl. Powiedzmy jaki, ci co motory kochają, BMW RT 1100 chyba jest taka maszyna, no po prostu coś pięknego, 1100 pojemności, boxer, no kurde, kosztuje odpowiednio do nazwy, niekoniecznie to musi być, będzie miał wydatki, chociaż może trochę też, tak, ale jakby ktoś dorwał się do tych waszych notatek, a tam były jakieś takie rzeczy, które dla normalnego człowieka nie są normalne, bo on uważa, że to leży poza jego zakresem, to możecie powiedzieć, jak książkę pisze, a bierz szkic do książki. O kim? O, a tam takim bogatym facecie, co? Tak, co? No, co miał marzenia i je zrealizował. Tak, a wiecie co? Ja sobie tak w tej chwili pomyślałem. Spróbujcie, o ile ktoś się poczuwa na siłach, a może to zrobić każdy, bo to tylko od was zależy. Spróbujcie zacząć pisać książkę. A to nie musi być taka pięknie napisana, jak nie wiem co. Pan Wołodyjowski, tak? Czy Potop? Przez jakiegoś wieszcza narodowego? Czy bardzo słynnego autora? A spróbujcie opisywać przyszłe dni waszego życia, tak jakim byście je chcieli widzieć. To nie musi być tak, że tam, ach, leżąc na tarasie w Jedwabiach i coś tam, tak. Nie. W tym i w tym dniu zrobiłem to i to. Pływałem gdzieś tam, nie wiem, we Włoszech, w ciepłym morzu, tak. Czy tam z okien willi obserwowałem, jak się tam delfiny bawią. Z okien mojej willi obserwowałem, jak się bawią delfiny. Znacie, wiecie, o co mi chodzi, kochani. Żebyście dostosowali tą książkę do siebie, do swoich celów, do swoich marzeń, żebyście opisywali, co chcielibyście w życiu mieć, albo co chcielibyście robić i napisać w takiej formie, że już to robicie, że już to macie i zajrzeć do tych waszych zapisków, cały czas tworzyć nowe i zajrzeć do tych waszych zapisków za rok, za 2, za 10 lat i popatrzeć, gdzie jesteście i co macie w stosunku do tego, co chcieliście mieć. I popatrzeć też na innych, którzy mówili, to wam nie wyjdzie, to ci się nie uda. Jesteś za biedny, za głupi, nie masz wykształcenia,
nie masz talentu, tak? Nie masz urody, nie masz włosów, tak? Ja wam powiem, że za cały talent, urodę, pieniądze i wszystko wystarczy jedna rzecz, która jest tu i tylko tu. Tu oraz na pewno tu. To są wasze marzenia. Z marzeń zróbcie cele. I popatrzcie, jak te cele zaczną się realizować w sposób niedostrzegalny dla was. Ale pewnego dnia będzie tak, że te osoby, które mówiły, tobie nie wyjdzie, ty nie umiesz, ty nie dasz rady, ty nie potrafisz, przyjdą do was i się spytają: słuchaj, osiągnąłeś taki wielki sukces, jak ty to zrobiłeś? Nie miałeś wieku odpowiedniego, nie miałeś talentu, nie miałeś pieniędzy, nie miałeś włosów, nie miałeś urody, nie miałeś koneksji, nie miałeś Bóg wie jakiego konta w banku i ty to osiągnąłeś. Jak ty to zrobiłeś? Powiedz mi, bo ja tak samo chciałbym zrobić, żeby być w tym miejscu, w którym jesteś ty. Co można takiemu człowiekowi odpowiedzieć? Na pewno nie odpowiedzieć: goń się, leszczu. Jak ja na ciebie potrzebowałem, na ciebie liczyłem, że ty mnie będziesz wspomagał, to ty mnie niszczyłeś. Nie, no powiedzieć mu: no zrobiłem to i to. Jeżeli chcecie mieć to samo, co mają inni, albo inaczej, jeżeli chcecie mieć to, czego nie mają inni, to nie możecie robić w życiu to, co inni robią, bo oni tego nie mają. Musicie zacząć obserwować. Wiem, że to może zabrzmi jak banał, bo to powiecie teraz jakieś książki dla komiwojażera, ale powinniście czytać, obserwować ludzi sukcesu w dowolnej dziedzinie, w takiej, która was kręci, interesuje, tak? To nie musi być zarabianie Bóg jakich pieniędzy. To może być jakaś, nie wiem, wspinaczka wysokogórska, gdzieś w Himalajach, tak? Zdobywanie szczytów, czy tam przezimowanie w bazie arktycznej na Antarktydzie. To jest jedno zresztą z moich wielkich marzeń. Pojechać tam i przezimować w jednej z stacji arktycznych. Wszystkich ciągnie na gdzieś tam ciepłe morza, gdzieś do Afryki, do jakichś tam, nie wiem, lwów, pająków, Bóg wie czego, a ja bym się chciał zanurzyć w tej bieli, w tej ciszy i w tym mrozie takim, no nie wiem, no powiedzmy nie minus 70, ale zobaczyć 50 czy 150 tysięcy odcieni śniegu czy lodu, który jest na przykład błękitny. Jest go tyle, że on jest błękitny. On nie jest taki jakiś tam, nie wiem, przezroczysty jak u nas, czy taki mętny jak mleko, tylko on jest taki błękitny. Pojechać na najbardziej suchy kontynent na świecie. To wcale nie jest Afryka. Kiedyś myślałem, że Afryka, tak. Jest sucho tam, usta spierzchnięte na filmach pokazują. Nie, na Antarktydzie jest bardziej, mniejsza wilgotność jest. Tak, bo cała para wodna skondensowana spada w postaci śniegu na ziemi i tam jest naprawdę sucho. Ale chciałbym na przykład tam pojechać. Pomimo mojego wieku, tak? To już powiedz, co ty, kurde, dziadek, co ty chcesz? A młody to może pojechać, ale ty umrzesz tam. Z zapalenia płuc dostaniesz i umrzesz. Bzdura. Tak? Zresztą wiecie co? Ja uważam, to zaraz będę kończył. Ja uważam, że inni pozwolą wam... inni nie pozwolą wam wznieść się wyżej niż sami są na jakimś poziomie. To jest jedno pewne. A ja zwykle nie mówię takich rzeczy, wiecie, staram się tak negatywnie do tych ludzi z tego naszego wszechświata zewnętrznego tak nie podchodzić, tak? Ale dużo osób będzie takich, które wam nie pozwolą wzlecieć wyżej niż sami lecą. Tak, ja to co wam mówiłem. Każdy raczej stara się dobierać towarzystwo o oczko niżej, nie wyżej. Dlaczego? Bo się będzie lepiej czuł. Żonie jest ładniejszy, mądrzejszy, młodszy, bogatszy i tam milion rzeczy, które sobie sami wymyślicie. I to wszystko, co wam mówię teraz, a propos tego szczęśliwego życia i skupiania się na celach, to jest po to, żebyście wznieśli się najwyżej, jak tylko będziecie potrafić. O mnie nie musicie nikomu nawet wspominać, tak? A
mnie będzie cieszyła sama ta świadomość, że być może iluś z was, do iluś z was te moje słowa dotrą i zrobicie to, co powinno być zrobione, wtedy, kiedy powinno być zrobione i czy wam się to będzie podobało, czy nie. Tam wystarczy, że do tych celów dodamy samodyscyplinę. Że jeżeli sobie coś postawimy, jakiś cel, to będziemy do niego konsekwentnie dążyć. W sposób świadomy albo w sposób podświadomy. Bo ja wiem jedno, że to zadziała. Jeżeli zadziałało dla innych, tak jak na przykład, a tutaj akurat powiem, dla Jacka Canfielda, tak? No, obejrzyjcie film Secret, będziecie wiedzieć, o czym ja mówię. Jeżeli zadziałało to dla niego, bo coś zrobił, no to zadziała tak samo dla was. Nie mam z tej książki żadnego zysku, tak? To jest ta gruba książka, co wam tu pokazywałem. I nie jest to jakaś reklama, ale to jest książka Zasady Canfielda. I tu jest taki podtytuł. Rusz się stąd, gdzie jesteś i idź tam, gdzie chcesz być. I tam są zasady opisane. Jack Canfield opisał zasady, jakie należy stosować, żeby właśnie mieć szczęśliwe życie. Dokładnie tam jest to opisane. Wystarczy, że tą książkę kupić, ona wcale droga nie jest. A być może to jest tak, że ta albo inna jakaś publikacja spowoduje, że to odmieni całe wasze życie. Nie warto? Ja uważam, że bardzo warto. Jeden warunek, po pierwsze, to musicie nabyć tą książkę. Tak? Pożyczyć, nie wiem. Nie ściągać jakiejś lewizny. Bo to dlaczego? No bo to też inaczej umysł pracuje. Ale to mówię, to... No decydujecie o waszym życiu, o waszym przyszłym życiu, o waszym przyszłym szczęśliwym życiu. Warto trochę zainwestować w siebie? Oczywiście. Ja moim zdaniem tak. Ja stwierdziłem, że warto. Jedna rzecz, druga rzecz, trzeba tą książkę czytać. Trzeba tą książkę czytać i trzeba zasady w niej zawarte stosować. Bo to ja już raz powiedziałem, to wszystko, co ja wam mówię, to jest ileś tam set książek przeczytane po, jak ja to mówię, po 10 tysięcy razy. To nie jest jedna książka przeczytana raz, tylko to jest ileś tam set książek przeczytane po kilkaset razy. Na wyryski od tyłu, od przodu i w środku i jak tylko się da. Dlaczego akurat to? No dlatego, że to jest napisane przez ludzi, którzy osiągnęli sukces. Którzy mają szczęśliwe życie, bo potrafili się skupić na własnych celach. Na swoich celach. Nie oglądając się na nic i na nikogo. A już na mnie, na takich, wiecie, doradców szemranych, tak? Co to wam powiedzą? Co to wam nie wyjdzie? Nie co wam może wyjść, tylko to, co wam nie wyjdzie. A tak jak ja wam powiedziałem ostatnio, to moim nadrzędnym celem jest to, żeby wam wyszło. Dlaczego? Czy ja mam jakiś biznes w tym? No mam, no pewnie. Jak wam wyjdzie, to mi wyjdzie z automatu, bo tak działa prawo przyciągania. Jeżeli ja dobre rzeczy staram się wysyłać do was, to te dobre rzeczy od was do mnie wrócą. Jak nie od was, to od kogoś innego, tak? To mówię, wszechświat odpowie, bo on zawsze odpowiada na takie rzeczy. I zaczną się dziać cuda, co nieraz miałem okazję się przekonać, że tak się właśnie działo. I tak na koniec to wam powiem, że wam właśnie tych cudów w życiu życzę. Tego, żebyście się potrafili skupić na swoich celach, zapisać te swoje cele po to, żebyście mieli szczęśliwe i spełnione życie. I tego, jak zawsze mówię, wam z całego serca życzę, bo uważam, że naprawdę jesteście tego warci. Na dzisiaj to już będzie koniec podcastu. Dziękuję wszystkim osobom, które wytrzymały do końca mojego monologu. Zapraszam do następnych odcinków. Co to będzie, nie wiem. Zobaczymy, co mi tam podświadomość podrzuci. Jaki następny temat. Mam nadzieję, że ten temat wam dał do myślenia i że być może spowoduje właśnie, że pójdziecie taką drogą swoją,
jaką chcecie iść przez życie dalsze. Wszystko możecie, wszystko jest przed Wami. Dajcie sobie szansę. Na tym już zakończę. Dziękuję jeszcze raz wszystkim. Do miłego. Hej, na razie.